Przede mną pyszni się wspaniały Pyszenger, co prawda w wersji kajmakowej. My przygotujemy go tradycyjnie, z masą czekoladową. Jest to deser, który przywędrował do Krakowa z Wiednia, razem z kulturą kawiarni. Wiedeń narzucał takie trendy wszystkim miastom, które były w cesarstwie austriacko-węgierskim. Autorem tego deseru jest Oskar Pyszenger, który w drugiej połowie XIX wieku właśnie go wymyślił w takiej prostej formie. Dzięki temu zawędrowało to nie tylko do kawiarni, ale także do krakowskich domów, gdzie służyło jako szybki deser do kawy na spotkaniach takich, powiedzmy, popołudniowych. Świetny, prosty, nieprzekombinowany, bardzo smaczny. Można go zrobić bardziej słodkiego, ale można go też zrobić na przykład z wytrawną, gorzką czekoladą. Polecam, szczególnie z kawą. Mam tutaj rozpuszczoną czekoladę. Użyłem czekolady gorzkiej, która ma tam powyżej 60% masy kakaowej. Dodam do niej zagrzanej, gorącej śmietanki kremówki i będę ją rozrzedzał do takiej postaci, żeby powstała gładka masa, która połączy mi później andruty. Postawię ją sobie na ciepłym garnku, żeby mi tak szybko nie stygła. Możemy też do niej dodać odrobinę ulubionego aromatu takiego do ciast. Może być pomarańczowy, może być migdałowy, może być rumowy. Ja użyję odrobiny migdałowego. Nie wszyscy go lubią, ale ja tak. Więc teraz tylko jeszcze zamieszamy i warstwami będę przekładał masę na wafle, czyli andruty. Dosyć równomiernie trzeba to rozprowadzić. Mój Pyszenger jest już pięknie oblany czekoladą. Udało się zrobić kilka fajnych warstw. Teraz tylko wykończę go jeszcze kakaem z wierzchu. Taka warstwa przypominająca trochę mech. Myślę, że doda temu ciastu uroku. Proszę bardzo.